У нас на НВО так як на джуплі єст. Сам би сяв так ніч. Siemanko mordeczki, cześć, witajcie dzisiaj znów Q11, czyli co? Biedronkowy atak. Mamy tutaj Karnauba Color Polish Wax. Wax, czyli waksujemy dzisiaj nasze auto. Ma być to wosk koloryzujący. Co dają woski koloryzujące? Koloryzację. Ale jaką koloryzację? Jeśli walnęlibyście na srebrnym, kiedyś robiłem sobie taki teścik, może bodajże Turtle Waxa, to była taka sytuacja, że to nie było idealnie przyciemnione wszędzie, tylko można było powiedzieć, że są to takie smugi na lakierze. Wtedy przynajmniej tak to było tamtym produktem. To był chyba Turtle Wax. Nie pamiętam, ręki nam nie dam sobie obciąć. Dzisiaj mamy znów Q11, moi drodzy, za 10 zł. Zapach, konsystencja po prostu czarny wosk w formie półpłynnej. Nie wiem, czy dobrze widać. Taki szczoszek. Zapach wydaje się przyjemniejszy niż hardwaxu, chociaż hardwax był niewiele twardszy niż to. No i co? I zaraz sobie przetestujemy, ale to nie będzie jałowy test. To będzie test, porównamy sobie do hardwaxa. Walimy pół maski teraz tutaj naszym Color Polish Wax czarnym, na czarnym lakierze, niemetalicznym BMW i walimy połowę zwykłym hardwaxem i zobaczycie, czy jest jakaś różnica. Koloryzujące woski o tyle mogłyby być dobre, jeżeli ktoś miałby tysiące odprysków i chciałby sobie to zakamuflować. I to są białe odpryski do jakiegoś podkładu i tak dalej, to wtedy ten wosk wszedłby w te miejsca, tak? Te odpryski, te sztańszlege i spowodowałby to, że byłyby one wypełnione na czarno, po prostu woskiem, że tak powiem, niedotartym. No ale my się przekonamy, czy w rzeczywistości wosk ten warty jest pochylenia się i zastanowienia nawet nad samym faktem, czy woski koloryzujące mają w ogóle jakiś sens. Tym bardziej wosk za 10 zł i zobaczymy, czy ten wosk za 10 zł coś da. A więc przechodzimy do naszego testu. Tutaj nie nakładamy nic, tutaj nakładamy wosk koloryzujący Q11, a tu Q11 Karnauba Wax, który mogliście obejrzeć we wcześniejszym odcinku. A więc zaczynamy od Karnauba Wax. Według producenta ruchy koliste, cienka warstwa na cały element. Dokładnie. Ok, przechodzimy teraz do wosku koloryzującego. O tak. Uroczyste nałożenie. Nalon jest wodny. Wodny wosk. Wodny świat. Powiem szczerze, nie pitoliłem się, nałożyliśmy go naprawdę bardzo dużo. Tyle, ile na padzik się przykleiło. Dłużej będziemy musieli poczekać. Ewentualnie jeszcze wezmę świeży padzik i rozprowadzę go idealnie, tak żeby rzeczywiście nie było tych smug, o których mówiłem wcześniej. Bierzemy drugą warstwę, czy drugą stronę padzika i rozprowadzimy tak, żeby nie było smug, bo w rzeczywistości jakby tak on przysechł, to mogłoby się tak dziać, jak kiedyś mówiłem, byłby nierównomierny kolor tego wosku koloryzującego. On jest specjalnie dobrany do tego Schwarz Metallic koloru. Specjalnie. A więc przechodzimy do dotarcia, mamy dwie mikrofibry, każdy do innego wosku, tak aby nie zarzucono nam, że przeniosło się trochę produktu, tak? Ok. Odkładamy ją na bok, mamy drugą. Przechodzimy do wosku koloryzującego. Na pewno nam tutaj zostawi sporo preparatu na, no, tak jak widzicie, koloryzuje. To nie przelewki. A więc przechodzimy do uroczystego odklejenia taśmy i sprawdzenie tych trzech elementów. Tak jak widzicie, idealnie odbijają nam się nasze nawoskowane kwadraciki, ale nie ma różnicy względem elementu, który był koloryzowany i elementu, który miał wosk bez koloryzacji. Jeden i drugi jest tak samo przyciemniony. A więc co, moi drodzy? Jeden i drugi element jest śliski, jest nawoskowany, jest przyciemniony, ale tej różnicy w koloryzacji niestety nie widać. Więc czy wosk koloryzujący, czy wosk niekoloryzujący, tej różnicy tutaj nie widać. Mówiłem, tak jak w przypadku właśnie tych małych odbić kamyczków,
tam ktoś mógłby znaleźć te zastosowanie. No i druga sprawa, na jasnych lakierach, jeśli użyjecie ciemnego wosku koloryzującego, to w jakiś sposób to koloryzuje, ale nie jest to równomierna koloryzacja, więc jest to lipa, jak chodzi o to. Co? Producenci samochodów nie wprowadzają tacy szanowani wosków koloryzujących. To jest dodatkowy przykład tego, że w rzeczywistości one nie mają pokrycia, aby je stosować w autodetailingu, czy po prostu w carvalettingu, czy w autokosmetyce, nieważne, czy w autoflagę, nieważne w jakim języku byśmy to nazwali. Tak czy siak, dwa elemenciki są przyciemnione, po 10 zł każdy produkt. Czy będzie robić test hydrofobowości? Powiem szczerze, możemy zrobić, aczkolwiek wcześniej tutaj już była nakładana powłoka permanentna, więc w sumie trochę mijałoby się to z celem, aczkolwiek możemy zobaczyć, czy na tych elementach będzie bardziej odpychać niż na samej masce. Poczekajcie, lecimy po naszym ulubionym Star Plug. To ja opowiem Wam jeszcze zaraz historię, ale to zaraz. Mniej więcej tak samo odpycha wszędzie. Miałem znajomego, który był w górach i dokładnie była taka sama sytuacja, że ja sobie piję staroplankę, robię teraz tutaj lokowanie produktu i była taka sytuacja, że zamawiał pierogi i były pierogi jako pierogi bodajże zwykłe albo była też taka opcja pierogi bryzgane i on nie wiedział, na czym polegają te pierogi bryzgane. Więc zamówił te pierogi bryzgane i okazało się, że pani nabrała śmietany do ust i po prostu bryznęła po pierogach. Taka była różnica między zwykłymi a bryzganymi. Tymczasem dzięki za oglądanie testu. Mam nadzieję, że troszeczkę mamy kolejny taki jakby przeskok w autodetailingu. Czegoś nowego się dowiedzieliśmy, czegoś nowego się nauczyliśmy i wynieśliśmy kolejną pozytywną lekcję. Tymczasem do zobaczenia do kolejnych produkcji, gdzie będziemy testować inne produkty, do obalania faktów, mitów, do poradników, do różnych takich vlogów typowo motoryzacyjnych. Wciśnijcie subskrypcję. Wciśnijcie dzwoneczek, jeśli szanujecie moją pracę. Dzięki bardzo za oglądanie. Cześć i do zobaczenia. Na razie.